Ja sobie zacząłem zadawać pytanie, nie? Z czego ja bardziej chcę zrezygnować w tym momencie? Czy z wirtualnej Polski, czy z InfoShare'a? Trochę, nie wiem, może romantycznie mówiąc, poszedłem za głosem serca, ale też trochę chyba jednak już, wiesz, dojrzałem przez te naście lat pracy dla wirtualnej Polski do tego, żeby spróbować, wiesz, zyskać większy ownership, nie? Bo z reguły, jeżeli nie jesteś człowiekiem biznesu takim, wiesz, dla którego to jest częścią pracy, to ty jeździsz na 1-2 eventy rocznie. Te wcześniejsze lata, powiedzmy, takie były, wiesz, na fali takiego entuzjazmu, taki wzrost. Właściwie to chyba taki nawet bym powiedział aż dziwny, nie? Taki bez zahamowań, nie? Natomiast od roku 2018 my jesteśmy, co roku coś nas dotyka. Okay. Nie? 2018, i to nie są miłe dotknięcia. Oczywiście, że nie. To, co mi wtedy też bardzo mocno pomogło, to takie uświadomienie sobie tego, i to jest, myślę, bardzo ważne dla każdego z founderów, że nawet, że ta firma to nie jesteś ty, znaczy, że ta firma nie definiuje tego, kim ty jesteś. Ja z wszystkimi robiłem jakieś interesy, rozumiesz, nie? Jeszcze nie umiałem mówić nie. To też było oczywiście. A, to jest przypadłość numer jeden każdego startupera, każdego przekonanego o tym, że może zrobić wszystko. Wszystko, dokładnie tak. Więc to jest cenna lekcja. Nauczcie się mówić nie. Ja się nauczyłem.